Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków drogeryjnych. Dzisiaj będę używać stosunkowe nowości albo też kosmetyki, które już jakiś czas temu pojawiły się na rynku. Pojawiły się w drogerii Natura, ale nie miałam jeszcze okazji ich przetestować. Także co, nie przedłużamy i zaczynamy makijaż. Mam tutaj kilka podkładów, których jestem bardzo ciekawa i nie wiem, na który się zdecydować, bo mam tutaj nowość od Kobo My BB Cream z SPF 50. Mam również do wyboru coś takiego jak Kobo Matte Cover Foundation with Argan Oil, ale nie wiem, czy na te upały dzisiaj będzie fajny. W ogóle chyba i kolor też za jasny 01 901 Fair, więc może sobie go odpuszczę. Mam też coś takiego jak CC Cream Sensic Moisturizing Color Correcting. Użyję sobie po prostu tego z Kobo My BB Cream. Ja już na twarzy też mam SPF 50, ale właśnie zawsze to dodatkowa ochrona. Nie chcę dzisiaj jakiegoś mega ciężkiego makijażu, więc nawet nie nakładam bazy, bo to jest kolejna dodatkowa warstwa, która obciąża skórę. Konsystencja bardzo gęsta i się wahałam w ogóle, który odcień użyć, który kupić, ale gdzieś przeczytałam opinię, że jednak na lato dla jasnej cery to jednak ta dwójeczka, także mam odcień numer 2, medium. Czy też Miss Donceli tego używała na kanale i bardzo go polecała i właśnie ten odcień użyła. No i kolor jest zdecydowanie na teraz dla mnie. Tony ma ten podkład takie neutralne, w kierunku nawet chłodnych, różowych. Konsystencję ma taką bardzo kremową i wygląda mega świetliście na twarzy. Korektor pod oczy, który sobie użyję, Eye Perfection Concealer w takiej tubce i też odcień numer 2. Konsystencja jest taka bardzo tłustawa. No i w porównaniu teraz do tego podkładu, to ten odcień korektora jest bardzo żółty. Mega tłusty. To nie jest mocny korektor z mocnym kryciem, więc chyba sobie jednak użyję też nowości z Kobo. Już dawno go sobie kupiłam. Kremowy korektor tuszuje niedoskonałości cery i neutralizuje cienie pod oczami. Kobo Creamy Camouflage, taki w tubce. Nie wiem, on chyba wyszedł w tamtym roku, ten korektor. Tak mi się coś zdaje i dzisiaj go sobie tu nałożę, żeby jednak przykryć sobie te cienie i na nos, bo jednak ten BB Cream, on ma bardzo takie delikatne wykończenie. Ten korektor w tubce z Kobo będzie miał tendencję do tego, żeby wchodzić w zmarszczki, więc ja sobie szybciutko przypudruję. Też nowość z My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder. Bardzo jestem ciekawa tego pudru pod oczami z My Secret. Często go można teraz dorwać w ogóle na promocji. Dobra, biorę ten puder i ma lekki zapach, delikatny, tak jak puder z Glam Shopu pod oczy. Kolor ma jaśniejszy, ale konsystencję bardzo podobną. Też jest taki grudkowaty, powiedzmy. Wbiję jeszcze sobie w pędzel to, co tu było i sobie teraz to omiotę. Dobra, na razie to połączenie wygląda fajnie pod oczami. Musiałabym sobie ten puder przetestować z innym korektorem. Użyję sobie teraz pudru na twarz, bo jednak potrzebuję takiego utrwalenia trochę tego podkładu. I użyję sobie puder do bakingu, idealnie utrwala makijaż dzięki obecności skrobi ryżowej. Matuje skórę, nadając jej promienny wygląd, zmniejsza widoczność porów. Niweluje cienie pod oczami? Okej, czyli też się nadaje jako puder pod oczy. No, bardzo jestem ciekawa go. Szkoda, że nie ma takiej też takiej zakrętki. Jak to jest puder do pieczenia, to biorę gąbkę i przypudruję sobie. Bardzo taki zbrylowany jest ten puder. Nie jest jakiś taki mocno sypki i drobno zmielony. Jeszcze trochę posypię. No, on się tak mega...
No właśnie. Te opakowania są po prostu genialne. Jezus, jak tu wygląda. Mam tu teraz wszystko w pudrze. Boże, czy te opakowania nie mogą być ciut lepszej jakości? Po przypudrowaniu wygląda to fajnie. On tak nie obciąża tej skóry. Można się nim pudrować i pudrować. A jakoś tak kejkowo nie wygląda ta skóra. Powiedziałabym, że nie będzie takim super mega utrwalającym pudrem. Zrobimy sobie brwi. Mam tutaj kredkę z Sensic Sensitive Skin Eyebrow Pencil w odcieniu 201 Blond. Odcień dosyć fajny. Mam jeszcze coś takiego, Design Your Eyebrow Color Wax. Ostatnio znowu wróciłam do palety z Kobo z cieniami do brwi i ona jest naprawdę genialna. Ta kredka na razie mi pasuje, bo nie jest zbyt woskowata. Nawet szybko się malowało tą kredką brwi. I użyję sobie też nowości z Sensic. Brow Styling and Fixing Gel. Pewnie coś podobnego do tego żelu z My Secret, który jest naprawdę mega mocny. To jest jak glue do brwi. Ma dosyć sporą szczotkę, dużo większą od tego z tuszu z My Secret, tego żelu. Też przezroczysty. Zobaczymy jak ten. Czy też będzie... O, mało się go nabiera na szczotkę. Fajnie nim można, już tak na pierwszy rzut oka widzę, te brwi sobie poczochrać. Fajnie je układa. A tamten znowu z My Secret, on bardzo dużo tego żelu nabierał. Przejdziemy sobie właśnie teraz do makijażu oczu. I tutaj mam nowość, paletkę z Kobo Eyeshadow Palette i ja mam tę wersję True Nude. Wybrałam ją dlatego, że mam takich palet w chłodnych tonach z brązami. Bardzo mnie zaciekawiła. I super, że ta paleta ma lusterko. Mam nadzieję, że będą się ładnie blendować te cienie. Ja będę po prostu się malować tą paletą, pokazywać Wam jakich cieni używam. Ten makijaż oczu tak. Powiem Wam, że podoba mi się to cieniowanie i skusiłam się później trochę na tę paletę Kobo Midnight Wonders by Daniel Sobieśniewski. Ona była w zeszłym roku. Jeszcze jej nie miałam okazji przetestować, ale jak zobaczyłam te kolory, ten żółty i różowy, no to i to błyszczące, to musiałam jej tutaj użyć, żeby tak było wakacyjnie, letnio. Cienie naprawdę fajne, ale wiecie co? Ja po prostu chyba wezmę wacik i zmyję ten korektor, bo nie podoba mi się, jak to wygląda i psuje mi to cały makijaż. Użyję sobie sprawdzonego korektora, bo tutaj się już wszystko praktycznie zaczęło ważyć i nie podoba mi się to. No i teraz to wygląda super. Lepiej niż przedtem, chociaż no ten BB Cream z Kobo, on tak właśnie się ciężko łączy z innymi, jak bardziej kryjącymi korektorami, więc to jest naprawdę taki lekki makijaż, a ja jak widać sobie trochę poszalałam. Ale na co dzień ten BB Cream
do takiego lekkiego, rozświetlającego makijażu z lekkim korektorem naprawdę będzie fajnie wyglądał. Mam z My Secret coś takiego Holographic Makeup Pencil w odcieniu 101. To jest taki turkusowy, błyszczący. Ciekawe, czy on się nada na to, żeby nałożyć go na linię wodną. Pewnie by ładniej wyglądał jako baza pod cienie. Okej, oczy skończone. Więc przechodzimy do twarzy. Do twarzy mam też nowość z My Secret Lightning Satin Powder. To jest taki dwukolorowy puder rozświetlający, delikatny satynowy puder w dwóch odcieniach, dodający subtelną, świetlistą poświatę. Do wykończenia makijażu wygładza i poprawia wygląd skóry. I najpierw ten jasny tutaj odcień, bo tamten będzie zdecydowanie za ciemny. Ja już go jakiś czas temu widziałam na stronie i tak się zastanawiałam, czy on będzie rozświetlaczem, czy właśnie takim rozświetlającym pudrem, ale na upartego można go używać jako rozświetlacz, bo daje niezły glow. Jeszcze na tym podkładzie, o widzicie, mi się już wyświeca trochę ten podkład z Kobo. No, na tym podkładzie wygląda jak rozświetlacz, więc jeżeli nie lubicie takiego mocnego glow, no to byłby fajny. U Daniela widziałam ten produkt i wyglądał typowo jak rozświetlacz. Fajnie pewnie będzie wyglądał do rozświetlenia takiej matowej skóry, ale przechodząc do konturowania, mam w sumie dwie rzeczy, których jestem ciekawa. My Secret Bronzing Powder for Contouring i takie duo z Sensik Perfect Duo Illuminating and Bronzing Powder Palette. Tak się prezentują obok siebie te dwa bronzery. Na razie użyję sobie tej palety. Zobaczymy, jak ona mi się sprawdzi. Tak do przybrązowienia to fajny kolor. Pewnie jeszcze użyję tamtego ciemniejszego na bardziej taki zbity pędzel. Ale odcień myślałam, że będzie bardziej taki pomarańczowy, taki ciepły, ale nie, jest fajny. O, a ten już jest taki twardy, więc będzie super do konturowania. Nie mam żadnego różu, więc sobie użyję rozświetlacza. Rozświetlacz właśnie chyba ten z tej palety Duo. Na usta mam starą, dobrą pomadkę matową i taki błyszczyk, mój ulubiony zresztą, Kobo 804 Enthusiasm. Jak wszystko z Kobo, to wszystko i chyba go użyję. Okej, tak prezentuje się gotowy makijaż kosmetykami z drogerii Natura. Wyszedł mi bardzo fajny taki wakacyjny look. Myślałam, że będzie taki chłodny, jak zacznę używać tylko tej palety, ale jak zobaczyłam tę kolorową, która chyba już nie jest dostępna, no to ale ładnie. I co myślicie? Kurczę, dawno nie miałam takiego fajnego, kolorowego makijażu. Dobra, podsumowując kosmetyki, które dzisiaj użyłam, zaczynając od podkładu. Podkład bardzo fajny, w sumie BB Cream od Kobo. Jak na pierwsze wrażenie, bardzo mi się podoba. Jest taki tłustawy, rozświetlający. Dla tłustych cer, takich jak praktycznie moja, taka tłusto mieszana, nie na opały, takie jak są teraz 30 stopni, no to będzie za lekki, taki bardzo tłusty. On szybko spłynie mi na twarzy, ja już to wiem. Wyjdę na dwór dzisiaj i on będzie się szybko wyświecał. Ale kurczę, tak mi się podoba efekt, no że nie mogłam przejść obok niego obojętnie, musiałam go wypróbować. Zobaczymy, chociaż potestuję go jeszcze w takie upały. Zobaczymy dzisiaj, jak się sprawdzi, czy spłynie, ale super, że ma ten SPF 50, więc to jest taka dodatkowa ochrona. Bardzo ładnie wygląda, ale minus
taki, że on nie ładnie się łączy z korektorami. Użyłam tego korektora Eye Perfection Concealer. Muszę go jeszcze przetestować z innymi podkładami, z innym pudrem, który jest sprawdzony, bo na razie ta konsystencja jest mega tłusta i nieładnie wyglądał pod oczami. Kolor też taki za żółty. Musiałabym się może zaopatrzyć w inny. Ten dagatek też nie wiem jak go oceniać, jako baza pod cienie na razie super się sprawdził, ale oba te korektory weszły w zmarszczki, więc no takie mieszane uczucia i one się nieładnie połączyły wcześniej z tym podkładem. Teraz jak poprawiłam to wygląda ok. Puder świetny jak na razie, pierwsze wrażenie i naprawdę mega pozytywne, bo widzicie użyłam go i z tymi korektorami, które są dla mnie nowe i z korektorem, który używam na co dzień i świetne połączenie. To jest identyczny, powiedziałabym, puder jak z Glam Shopu, tylko ten ma jaśniejszy jeszcze odcień i on tak rozświetla delikatnie te okolice. Do brwi użyłam tej kredki, żelu z Sensi, no i wosk do brwi. Wosk był fajny. Taki na początek, żeby je trochę ujarzmić, super. Kredka też fajna, fajnie wyrysowała mi te brwi, nie mam żadnych zarzutów. Żel nie jest jakiś mega mocny, to nie jest taki glue do brwi jak ten z My Secret. Palety cieni, tej się trochę bałam, ale jest naprawdę fajna. Jak na te cienie, których użyłam, te dwa błyszczące, które mam w kąciku, i te dwa, ten róż i żółty, ej, one naprawdę super są, widać je. To nie jest tak, że one mają słabą pigmentację. Te cienie naprawdę widać. Ta paleta świetnie mi się sprawdziła, te matowe cienie bardzo ładnie się połączyły, blendują, mają mega dobrą pigmentację, ale sypie się ta paleta. Ta i ta kolorowa sypią się, te cienie są takie lotne. No i błyski. Błyski są wow. Świetna jakościowo paleta. Muszę przyznać, że jak na drogerię, to jest pierwsza taka ekstra nude paleta, która mi się naprawdę podoba i będę po nią sięgać często. Ej, super jest, naprawdę. Ten puder nieszczęsny, baking powder, tak go Wam tylko pokażę, bo ja muszę po nim sprzątać tutaj zaraz. Naprawdę fajnie się sprawdza do tego bakingu, bo on nie przesusza później tej cery. Nie jest taka papierowa. Musiałam się już później dopudrować tym pudrem, bo zaczęło się wszystko tutaj tak świecić. Do bakingu naprawdę super. Ten puder z My Secret, fajny rozświetlający taki puder. No i te produkty do konturowania też jak najbardziej Wam polecam. I najmniej jestem zachwycona tą kredką, taką holograficzną, taką turkusową. Ona tutaj dała tylko delikatny taki kolorek. No i chyba na razie z tych korektorów. Więc jak na razie bardzo fajne kosmetyki. Makijaż bardzo fajny, taki wakacyjny, podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam również. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki do góry. Zachęcam Was też do subskrybowania kanału. Bardzo Was o to proszę. Do komentowania. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!